Szczęść Boże, Justyna Zembrzyska, czas na informacje dnia. Zapraszam. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przybywa z wizytą w Polsce. Będzie rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą, spotka się także z Polakami. Komentatorzy spodziewają się, że w przemówieniu amerykańskiego przywódcy padną konkretne zapewnienia wsparcia Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji. Prezydent Stanów Zjednoczonych początkowo miał pojawić się w Polsce wczoraj. Zmiana planów nie była jednak przypadkowa. Wczoraj amerykański prezydent udał się do Kijowa, by osobiście potwierdzić wsparcie swojego kraju w walce z rosyjskim agresorem, wsparcie całej zachodniej koalicji. Zbudowaliśmy koalicję, która przekazała Ukrainie niemal 700 czołgów, tysiące pojazdów opancerzonych, 1000 dział artyleryjskich, ponad 2 miliony sztuk amunicji i ponad 50 nowoczesnych wyrzutni rakietowych. Wizyta do ostatniej chwili trzymana była w tajemnicy. Ta wizyta prezydenta Bidena w Kijowie nie jest dla nas zaskoczeniem. Mówi stojąca na czele kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy Grażyna Ignaczak-Bandych. Program wizyty Joe Bidena w Polsce tajemnicą już nie jest. Powitanie w Pałacu Prezydenckim, rozmowy w cztery oczy, potem rozmowy bilateralne delegacji obu prezydentów. Potem jest pan prezydent ma spotkanie z Polakami, które jest organizowane przez ambasadę amerykańską, ale my się do zaproszenia naszych przyjaciół amerykańskich przyłączamy i zapraszamy wszystkich Polaków, żeby tam byli. Data wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych nie jest przypadkowa. Jesteśmy w przededniu rocznicy rosyjskiej napaści na Ukrainę. Również wybór Warszawy jako miejsca, z którego Joe Biden przemówi do całego świata, przypadkowy nie jest. Jest to też manifestacja właśnie znaczenia Polski w Europie. To Polskę odwiedza, a nie Niemcy. Joe Biden, to tutaj znaczenie naszego kraju w kontekście wojny na Ukrainie rośnie, byśmy powiedzieli, z miesiąca na miesiąc, a wydaje się, że sam prezydent USA tylko to potwierdzi. To Polska stała się ambasadorem Ukrainy na szczeblu dyplomatycznym. To Polska zabiegała o dodatkowe wsparcie militarne i humanitarne. Wreszcie to Polska przyjęła największą ilość uchodźców, którzy stali się dla nas po prostu gośćmi. Od samego początku konfliktu zbrojnego były właściwie z dużych państw, trzy duże państwa, które zachowywały się w sposób taki, jak w tej sytuacji trzeba było. Była to Polska, Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania. Mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Ukraińcy z pewnością wiążą ogromne nadzieje z przemówieniem prezydenta Joe Bidena w Polsce. Liczą, że padną kolejne kluczowe deklaracje. Oczekiwania są ogromne i zapowiedzi amerykańskiej strony przedstawicieli pana prezydenta Bidena też są takie, że to będzie ważne oświadczenie. Zresztą ono będzie transmitowane na cały świat. Prezydent Stanów Zjednoczonych do Warszawy dotarł wczoraj po godzinie 23. Po wylądowaniu odbył jeszcze rozmowę telefoniczną z premier Włoch, która wczoraj spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim, a następnie udała się do Kijowa. Dzisiejsze przemówienie prezydenta Bidena będzie można wysłuchać w telewizji Trwam. Transmisję zaplanowano na godzinę 17.30. Wizyta Joe Bidena w Polsce to mocny sygnał poparcia dla naszego kraju. Tak pobyt prezydenta Stanów Zjednoczonych w naszym kraju ocenił wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Jabłoński. Medialne spekulacje na temat wizyty Joe Bidena w Polsce budziły wiele emocji. Nigdy w historii III Rzeczypospolitej nie zdarzyło się tak, aby prezydent Stanów Zjednoczonych w ciągu tego samego roku dwukrotnie odwiedzał Polskę. Mówił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Ponieważ Polska od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę przyjęła na siebie ciężar pomocy, a także podjęła wiele działań mających na celu przede wszystkim ochronę naszego bezpieczeństwa, dzisiejsza wizyta Joe Bidena nikogo już nie dziwi. Sądzę, że dziś to będzie po pierwsze gest wsparcia, gest podziękowania, ale też mocna deklaracja, że Stany Zjednoczone są już w Polsce obecne i że ta ich obecność będzie tutaj stała, że będzie się zwiększała. Mówił na antenie Polskiego Radia wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Spodziewamy się zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy, jednak to nie jest naszym celem, dodał. Natomiast naszym celem strategicznym pozostaje przekształcenie tej obecności w obecność stałą. Obecnie w Polsce przebywają też żołnierze NATO. Ich liczba jest największa w historii naszego kraju. Wizyta Joe Bidena w Polsce potrwa do środy.
Niebawem państwa Unii Europejskiej mają zatwierdzić 10. pakiet sankcji wobec Rosji. Choć główne zamierzenia są już znane, nadal wiele kwestii pozostaje spornych. Kolejne sankcje nakładane na Rosję to symbol wsparcia i pomoc w przezwyciężeniu rosyjskich zbrodniarzy, choć od początku rosyjskiej napaści głos w tej sprawie nie był wśród krajów Unii Europejskiej jednolity. Widać, że nakładane ograniczenia osłabią zbrodniarzy. Ten pakiet jest zdominowany w tym, na co wszyscy się zgadzają, jest zdominowany przez zakaz transferu zaawansowanych technologii, które Ukraińcy rozpoznali w rosyjskiej broni, którą udało im się zdobyć. Natomiast wiele innych kwestii, które powinny się tam znaleźć, nadal jest dyskutowanych. To między innymi sprawa importu brylantów, wskazuje Zbigniew Rau. Nie ma konsensusu co do tego, że jest ona w tym pakiecie. No wiemy, że przecież to eksport diamentów to jest ważne źródło finansowania tej wojny. 10. pakiet sankcji dotyczy również 4 rosyjskich banków i importu kauczuku. Po ponad 4-miesięcznej przerwie sejmowa podkomisja wróciła do prac nad przepisami wprowadzającymi sędziów pokoju. Projekt ustawy o sędziach pokoju złożył w listopadzie 2021 roku prezydent Andrzej Duda. Inicjatywa zakłada utworzenie nowej kategorii sądownictwa w Polsce. Sędziowie pokoju zajmowaliby się najprostszymi sprawami i wybierani byliby w ramach wyborów powszechnych na kadencję trwającą 6 lat. Projekt ustawy od początku budził sprzeciw posłów Koalicji Obywatelskiej. Ich zdaniem przepisy są nieprzemyślane. Projekt, o którym rozmawiamy, to jest efekt brudnego politycznego dealu. Tak o współpracy programowej Prawa i Sprawiedliwości oraz Kukiz15 mówiła Kamila Gasiuk-Pichowicz z Koalicji Obywatelskiej. Sędziowie pokoju to sztandarowy projekt ugrupowania Kukiz15. Dlatego na początku października ubiegłego roku Paweł Kukiz zawiesił wspólne głosowanie z Prawem i Sprawiedliwością w Sejmie do czasu uchwalenia ustawy. Teraz temat powraca. Po uchwaleniu sędziów pokoju i zmian w ustawie o referendach lokalnych mogę usiąść do stołu z Prawem i Sprawiedliwością i rozpocząć rozmowy o wspólnym starcie, ale nie o miejscach na listach, tylko w pierwszej kolejności o postulatach. Tak na pytanie o powrót do wspólnego głosowania z Prawem i Sprawiedliwością odpowiedział Paweł Kukiz, przewodniczący ugrupowania Kukiz15. Prace nad ustawą będą kontynuowane jeszcze w tym tygodniu. Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Senatu. Zaplanowano m.in. rozpatrzenie nowelizacji kodeksu wyborczego, która ma ułatwić mieszkańcom małych miejscowości dostęp do lokali wyborczych. Na 59. spotkaniu Izby Wyższej senatorowie zajmą się 2 nowelizacjami kodeksu postępowania cywilnego. Pierwsza z nich dotyczy zmian progu wartości dzielącego sprawy między sądy rejonowe i okręgowe. Pojawić ma się także nowe postępowanie z udziałem konsumentów. W tej kwestii komisje senackie domagają się wykreślenia przepisu zmieniającego zasady publikacji przeprosin orzeczonych wyrokiem sądu. Druga nowelizacja zakłada dostosowanie polskich przepisów do prawa unijnego dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz uprowadzeń dzieci za granicą. W porządku obrad Senatu jest także usunięcie zbędnych przeszkód administracyjnych i prawnych. Wprowadzenie tzw. ustawy deregulacyjnej podniosłoby limity dochodów dla działalności nierejestrowanych oraz zmieniłoby zasady uzyskiwania pozwolenia na broń. Kolejne ograniczenia ruchu na przejściach granicznych z Białorusią. Tym razem w odpowiedzi na wcześniejsze decyzje Mińska szef MSWiA Mariusz Kamiński zdecydował o ograniczeniu ruchu dla białoruskich ciężarówek na przejściu granicznym Kukuryki-Kozłowicze. Ograniczenia w ruchu granicznym z Białorusią trwają już od 1,5 roku, kiedy w związku ze sztucznym kryzysem migracyjnym wywołanym przez Mińsk zamknięto największe przejścia graniczne. Do kolejnych ograniczeń doszło po tym, jak na początku lutego białoruski sąd w Grodnie niesłusznie skazał na 8 lat kolonii karnej działacza polskiej mniejszości Andrzeja Poczobuta. Dzień później Polska z uwagi na interes bezpieczeństwa państwa zapowiedziała zamknięcie przejścia granicznego w Bobrownikach. W odpowiedzi Mińsk zabronił przejazdu polskim przewoźnikom na granicy Białorusi z Litwą i Łotwą. Od tej pory polskie samochody mogą, chcąc wjechać na terytorium Białorusi, korzystać z przejścia Kukuryki-Koroszczyn. W reakcji Polska ogranicza ruch dla białoruskich ciężarówek na przejściu Kukuryki-Kozłowice do czasu zniesienia ograniczeń dla polskich przewoźników przez Białoruś. Bez zakłóceń pozostaje ruch dla samochodów osobowych na przejściu w Terespolu. Obecnie w województwie podlaskim nie ma czynnego drogowego przejścia.
przejścia granicznego z Białorusią. Otwarte przejścia pozostały w województwie lubelskim. To Terespol dla ruchu osobowego i Koroszczyn-Kukuryki dla ciężarowego. Rozpoczął się tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Inicjatywa związana jest z obchodzonym jutro Dniem Ofiar Przestępstw. Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem to inicjatywa koordynowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ma ona na celu przede wszystkim uświadomienie ofiarom, że państwo stoi po ich stronie. Przy tej okazji wiceminister sprawiedliwości dr Marcin Romanowski, który był gościem aktualności Dnia w Radiu Maryja, mówił, że niebawem w życie wejdzie ustawa antyprzemocowa 2.0. No i szok od ponad 2 lat obowiązuje tak zwana ustawa antyprzemocowa, która znacząco poprawiła sytuację osób dotkniętych przemocą domową. Policja dostała nowe narzędzie, żeby natychmiastowo odizolować sprawcę przemocy od ofiary, a w zeszłym tygodniu została ogłoszona, bo wejdzie w życie zasadniczo za 6 miesięcy ustawa antyprzemocowa 2.0, która poszerza tę ochronę nie tylko w mieszkaniu, ale również poza nim, w szkole czy chroni przed nękaniem, stalkingiem. Wiceszef resortu sprawiedliwości zaznaczył, że, i tu cytat, sprawiedliwe państwo to takie, które niesie skuteczną pomoc, kiedy jest ona potrzebna. Chodzi o to, żeby takie osoby wspierać, pomagać z poczucia solidarności również. I tym właśnie kierował się pan minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, tworząc w ramach Funduszu Sprawiedliwości całą sieć ogólnopolską pomocy osobom pokrzywdzonym. W ramach tej sieci osoby pokrzywdzone mogą przez cały rok korzystać z bezpłatnej pomocy. W całej Polsce jest to ponad 300 ośrodków. Ich wykaz znajdziemy na stronie internetowej Funduszu Sprawiedliwości. Co najmniej 6 osób zginęło we wczorajszym trzęsieniu ziemi w pobliżu tureckiego miasta Antiochia. 294 osoby zostały ranne. Trzęsienie ziemi, do którego doszło w poniedziałek wieczorem w tureckiej prowincji Hatay, wywołało panikę wśród mieszkańców regionu. Przerażeni ludzie z płaczem opuszczali swoje domy i wybiegali na ulice. 2 tygodnie temu obszar ten został ciężko dotknięty przez katastrofalne wstrząsy, które doprowadziły do śmierci ponad 47 tysięcy ludzi. Wydawało się, że ziemia się rozerwie, ziemia się trzęsła, bardzo się baliśmy. Wstrząsy sejsmiczne o magnitudzie 6,4 były odczuwalne w Syrii, Egipcie i Libanie. W ich wyniku doszło do zawalenia się budynków, a jak przekazał burmistrz prowincji, pod gruzami uwięzieni zostali ludzie. Liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć, ponieważ stan 18 rannych jest oceniany jako ciężki. W tym wydaniu to wszystko. Kolejne za niecałe 2 godziny. Z Panem Bogiem.